Pisz o tym, że na Voyanshop są prawdziwe opinie klientów, którzy już coś zamówili. Znajdują się one pod każdym produktem. Jednym z najnowszych jest na przykład zestaw skarpetek. Jak zjedziemy sobie troszeczkę niżej, to pokazują się opinie innych osób, które już zamówiły ten produkt. Którzy piszą na przykład, że polecają, bo jest szybka wysyłka, albo że wygodnie się w nich chodzi. I takie opinie znajdziecie pod każdym produktem. Albo w przypadku kubka są nawet zdjęcia. Spójrzcie na to! Kubek jest super! Taka opinia tutaj zamieszczona przez panią Katarzynę. Tutaj kolejna opinia ze zdjęciem. Dlatego wbijaj na Voyanshop i sprawdź na przykład opinię pod najnowszą maskotką. Ciekawe, co o niej ludzie piszą. Siemano, kolano, tutaj Voyan Team. Jesteśmy razem z Ptysiem. Hej, o Ptyś. Siemano, siemano! Ej, zobaczcie, widzowie, on ma tylko 230 pucharków, ale z ciebie bambik, tycho. No nie śmiej się ze mnie, no co, mam, że mam mniej pucharków, to co? No. I tak jestem dobry w Brawl Stars. Dobra, ale spoko, bo ja też mam ultra słabego zadymiarza. Ma pierwszy poziom, jest to Angelo, nowy zadymiarz. I widzowie, dziś będziemy chcieli razem z Ptysiem ogarnąć, jak się tym zadymiarzem gra. Więc bierzemy go do walki i lecimy z pierwszym poziomem. Jeszcze go nawet nie rozwinąłem, no będzie ciekawie. Ja mam El Primo, ja tutaj będę normalnie El Primoso, pu, 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 pu. Dobra, zaczynamy i tutaj widzimy, ej, ktoś ma diament tutaj. Ja mam ogólnie diament 3. Sprawdźmy, jak działa ta nasza postać. A, czyli ona ładuje swoje uderzenie. A ja będę tutaj klepa robił. Pu, 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 pu. O, to jest dobra mapka dla ciebie jako El Primosa, tak? Bo tak, bo ty możesz schować się w krzakach i stary rozwalać ich. Patrz, 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 patrz! Co ty robią? Widzisz, jak oni strzelają w ogóle z tego? No uważaj, bo ten kit jest mocny. To co, krawiamy się z nimi? Dobra, no czekaj, 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 dawaj, 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 dawaj. Nie trafiłem go, ładuję znowu, uważaj, uważaj, uważaj. Ale oni są na daleko, oni są na daleko, ja tutaj muszę. Nie trafiłem go znowu, uciekaj! Wow. El Primoso! Dwa loła mają, uciekaj, uciekaj! Ja nie daj radę. Kręcę. Dobra, spróbujmy teraz. O nie, o nie! Dobra, o nie, chciałem zrobić bombę! Ja nie wiem, co to robi, nie wiem nawet, co robi ta supermoc tego ziomala. Ale będę chciał to bardzo, ale to bardzo testować. Ej! O! Ej, ja się leczę tutaj, dobra, leczymy się chyba. Nie, uciekam, uciekam. Albo daje to większy damage. Leczy, leczy, faktycznie! Dobra, dobra. Ej, uważaj, bo leci, leci ten, leci dym jakiś obok nas! Co tu się dzieje? Musimy uciekać! Ta, 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 musimy uważać. Ale klepa! Oni są dobrzy, ty jesteś za dobry, ja nie umiem tak grać w Brawl Stars! Dobra, ja muszę na pewno rozwinąć sobie tą postać, bo ona ma pierwszy level, więc ona ultra słabo gra. Jak widzieliście... Zobacz, ziomaczek jakiś! Na maksa doładowanie zadaje 2000 chyba HP, a to jest mega mało. Oś! Jest, trafiłem go! Dobrze! Zbieram! Zbieraj, 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 zbieraj! I patrz, tutaj mamy ziomala, którego też będziemy chcieli dojechać. On teraz ucieka, dobra, bo dobra, jego nie, nie żyje. To dawaj z dwóch stron go teraz. O nie, on ma 9! Uciekaj, uciekaj, uciekaj od niego, on ma 9! Zobacz, 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 trzy po lewo, trzy po lewo! Dobra. Ajajajajajajajajaj, dobra! Uważaj! Uważaj! O nie, 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 nie! Dobra, jeden pad, jeden pad, jeden pad, jeden pad! Pomagam ci dojść! Nie, o nie, nie udało mi się! Ale dobra, jednego... O, cię kręcę, dobra! Uciekaj, uciekaj, nie. Niech ci się odwróci. Ty to widzisz? Jak nie strzela, to widzisz? Rozwalisz go. Dobra. Nie ma szans! Dawaj go! Dawaj go! Nie! Nie ma szans! Nie! No ja już nie mogę nic zrobić! Ale ja wiem, dlaczego widzowie tak się stało. No ja dodałem tylko 15 tysięcy obrażeń, bo słuchajcie, pierwszy level miała ta moja postać, więc ultra słaby. Ale spokojnie, bo my sobie ją teraz wymaksujemy. Patrzcie na to. Cyk, to jest dobry pomysł. I porównamy z wymaksowaną postacią, jak będzie nam się grało, ile będzie zadawała obrażeń i tak dalej. Dobra, mamy 11 poziom! Omega! Co? Już 11? Tak, i kupuję gadżety. Wznieś się w powietrze na, jedną sekundę podczas wzbijania odbiera po... Aha. Następnie użycie wycelowej przebija wrogów i otoczenie. Też ciekawe. Dobra, ale ja wezmę sobie to. Taki gadżecik ciekawy, żeby tutaj uciekać przed przeciwnikami. Bierzemy sobie tarczę. No i mamy kolejny gadżet. Gdy Angelo znajduje się w obszarze tego super ataku, odzyskuje 600 punktów życia na sekundę. O! Bardzo fajna rzecz. Po wejściu do wody Angelo porusza się 20... Co? Angelo może do wody wchodzić? What? Dobra, ale ciekawe. Nie wiem, czy tak się faktycznie będzie działo, dało. Mamy Angelo już rozwiniętego na maksa. Ej, co jest? My jesteśmy na samym środku? No to dobra, zbieramy te skrzyneczki, co? Musimy zbieramy mieć energii. Koniecznie. Ej, dobra, ja jestem teraz ciekaw, ile zadajemy na jedno maksymalne uderzenie. Uwaga. Dobra. 4400, stary. To jest co? Dwa razy więcej niż wcześniej. Przecież ty będziesz miał ich na hita na początku. Tak, będę miał ich na hita. 5000 zadaję teraz tą kostką. Stary, to lecimy, lecimy na nich? Lecimy, koniecznie. Po prawej stronie, dawaj. Dawaj, chodź na nich. O, patrz, rozwalę to. Na hita rozwalam to. Na hita, co jest? Trafiłem na hita. Trafiłeś go.
Dawaj go! Dawaj. Ej, patrz, on może po wodzie! Ja też lecę do niego po wodzie! Co? A ja nie mogę takich rzeczy robić! O nie? O nie? Teraz o nie, o nie, nie, poczekaj, dam teraz tu! Dobra, patrz, walnę go! Ginie! Walnął go! Dobrze! I patrz! Ja jest, mogę po wodzie, faktycznie! Ej, jak to działa śmiesznie! No, omega, dobra. Dobra, cztery drużyny jeszcze, damy radę to i to, uważaj! O, ja mogę wyskakiwać, dobra, zobaczcie, zobaczcie, zrobię jest to, teraz mnie? Na niego to zrobię, uwaga. A, wyskoczyłem. I ładujemy, ładujemy go, ładujemy. O, tutaj jego ziomal się respi, ale dobra. My rozwalamy jego. Pu, 7000 HP i teraz patrz to. Bum, uciekam, uciekam. Kolejny! I teraz patrz to, kolejny. No, nie, nie trafiłem. Teraz! Nie, nie trafiłem! Dobra, muszę naładować całe do końca i teraz ładuj, 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 ładuj! Nie, znowu nie trafiłem! Nie! Dobra, zaraz. Ojej, mam mało życia, oni mi zadają życie dużo, jestem za trudny jestem jakiś! Widziałeś to? 7 koła mu zadałem, dawaj go, dawaj go! Idę zamykam w drugiej strony! Nice! Ej, dobra! Starcie. Jak widzicie, Angelo na jakimś słabszym po... Ej, zginę zaraz! Ej! Zginąłem! To? Co? On mnie zaraził jakoś? Czekaj, ja uciekam, 12 sekund, o nie, ja chyba nie dam rady sam! Jak to działało, że on mi aż tak jakby objął? Dobra, 5 sekund, dobra. Dasz radę. Czekam, tak, spokojnie. I uwaga, respię się! Okej, dobra. I odwracamy! O nie, dobra, nie trafiłem. Dobra, zaraz zbijamy. Dobra, trafiłem. Bijam do nich, stary, dwóch naraz wleciałeś w nich jak w masło. Mocne to było. Ej, giga mocne. Ja mam zwycięską pasę, już 7 wygranych, więc dostaję jeszcze dodatkowe 5 pucharków. Ale powiem wam, że ten ziomal, nasz komar, jest ultra mocny, kiedy jest na maksa wymaksowany, słuchajcie. Atak 4400. Jak widzieliście wcześniej, zadawałem 2 razy mniej. Teraz przetestujemy sobie naszego komara w nokaucie, czyli też bardzo fajnej gierce. Masz 3 na 3 i po prostu jak rozwalasz kogoś, to jest 2 na 3 wtedy, więc tutaj trzeba grać teamowo, zespołowo, wiesz. Czyli nie można zginąć, tak? Nie można zginąć. Nie, oj cię kręcę, dobra. Oj, uważaj. Trafiłem go! Oni daleko grają, a tym El Primosu chyba nie dam rady. Musimy sobie poradzić jakoś, dobra? Dobra. Nie trafiłem go, ale na hita bym go miał, patrz! Na hita bym go miał. Czekaj, ja zrzuciłem bombę, Uciekam, jestem dobra. Blisko ciebie, uciec. W razie, co? Dobra, muszę teraz dobrze wycelować, O, zginął jeden! Zginął jeden już? Dobra, tak, pięknie. Tak, mamy ten. Trafiłem go! Trafiłem drugi raz, dobra, lecę po tego drugiego. Ostatni został! Dobra. Nie! Dobra. Ej! Nie, pada! Ej, ale dostał! Wygrana! Dobra. Ale wiesz co, ja mam cel trafić kogoś za jeden strzał. Jeden strzał po prostu. To by było dobre, no. Mega by to było. Nie trafiłem niestety, dobra, próbuj. Pyk! Ja tu jestem tak z boku troszeczkę. Rozwaliłem na hita! Na hita żartujesz! Dobra, dawaj tylko to i dawaj go! O! Nie, przegrałem, ale dobra, ja, wy go rozwalicie, dobra. On już ma 0, ja zobacz. Go rozwaliłem, dobra, poczekaj. Został ja tylko ten jeden. Dobrze, rozwalacie. Lecimy, on już lecicie. Pada, już go nie ma. Nice. Dobra, pięknie. Ale ładna wygrana, słuchajcie, no i spójrzcie, jak to ładnie zadziałało. Dostał hita pięknego. 25 tysięcy obrażeń! Co ty zrobiłeś? A jakim cudem ta osoba jest gwiazdą z gry, skoro ma znacznie mniej obrażeń? Nie wiem, widzowie. Nie wiem, dziwne. Jak myślicie, dlaczego tak to zadziałało? Napiszcie na dole w komentarzu, jeśli wiecie, czemu ta osoba dostała gwiazdę gry, a ja nie! Skoro tutaj zrobiłem 2 razy większy damage. Teraz, widzowie, gramy za dymę i chciałbym sprawdzić, jak Angelo sobie właśnie poradzi w tej rozgrywce. Pileczko! O nie, co zrobiłem? Nie trafiłem. Zepsułem. Musimy uważać. Dobra, oni idą to. Ej, dobra, nie, piłkę znowu straciliśmy. Nie! Dobra, tym razem przegrana. Ja nie potrafię trafić tym Angelo. Muszę teraz się postarać, dobra, czekajcie. Dobra. Dobra, hita! I kolejne, dobra, ładujemy. Zbieram piłę. Nie trafiłem go, nie trafiłem. Pyk! Patrzcie, jak dostał. O nie! Skinął! Aha! Co się stało? Przerzuciło mi w Rozwaliłem go. Dobrze. Dobra. I teraz biegnę. Jesteś chyba sam, to mi się wydaje. Biegnę. Dobra, nie udało mi się gola strzelić. Nie udało mi się gola strzelić, a byłem o włos od tego, żeby mi tam się udało, no niestety. O nie, ale zepsułem, już HP nie mam. Już wiem, jak działa to źródełko. Ono... O, ale go trafiłem.
ono ich zaczarowuje jakby, w sensie... Nas leczy, a ich pewnie zatruwa, tak? Tak, zatruwa, dokładnie. Tak, dobra, git. Uważaj tam, Strzelam, o ile, gdzie strzelam go, no! Nie, biją, nie trafiłem. Biją mnie! O nie, wciągnął, co się stało ze mną? Dobra, ej, co jest? Co on zrobił? Się. No nie, dobra, idę. Ja tu jestem na bramkorze! Jeszcze jeden? Wystrzel piłę daleko! Dobra, pięknie! Teraz tego to jest za! Pu! Nie, po prawej stronie. Dobra, muszę naładować. Rozwalony, dobra, jeszcze mamy ten tutaj jeden. Mamy piłę, dobra, ja mam mega mało HP. Co mi zrobił? Dobra. Rozwaliłeś go, dobrze! No i teraz kolejnego rozwalam! Co jest? Dobra, lecimy tam. O, nie zginąłem, ale było blisko. Na hita go rozwaliłem, dobra. Ja muszę teraz odrzucić. 44 sekundy tylko, to musimy strzelić gola. Musimy, koniecznie, musimy jakoś strzelić tego gola. Dobra, ja... O nie, obij mnie troszeczkę. O nie, wciągnął mnie. Teraz musicie sami strzelić. Dobra. Nie, kurde! Źle zrobiłem, ale zniszczyłem skrzynki. Jest, na hita go rozwaliłem znowu. Uwaga, ten tank! Strzelił, no trafił niestety. Dobra, no udało im się jakimś cudem, ale no ładna gra była, 42 tysiące obrażeń, ale ty też bardzo dużo, wow. Tak, ty miałeś więcej miałeś tych, widzisz? Chili, no zabójstw. Widzowie, przetestujmy sobie naszego zadymiarza w napadzie na bank. O ja, to będzie... Ej, El Primo jest w drugiej drużynie, widzisz? Też jest. Co? Ja jestem lepszym El Primo, nie będzie tutaj El Primo, ja będę tutaj El Primo. Dobra. Ej! Ale co tu się robi? Ej! Dobra, co chłopaki! Ja to zrobiłem? Chłopaki, co wy tam robicie? Ja już tam się dostałem na luzie. Dobra. Ale rozwalona, pięknie. I patrz tego El Primo. Teraz tego widzę. Pięknie. Wygrałem z El Primo, widziałeś tu? Widziałem, no brawo stary. Ja teraz tutaj wjeżdżam. Dobra, i strzelaj. Bij ten właśnie. O, tak, muszę uciec. Ej, nie mogę przechodzić przez wodę, tylko ty możesz takie rzeczy robić. No, uciekam. Ej, właśnie, ja mogę przez wodę przechodzić, nie muszę skakać, dobra. No to w takim obijam, uciekam. Dobrze. Ej, jak kozacko, że przez wodę się da. Ale lipę, ja mam HP, 1000 HP, muszę uciec troszeczkę. Uciekaj, ja ładuję i... Daj tam bombę. Rozwaliłem jednego. Dobra, i patrz teraz to. Boba! Wow, jakie zgranie drużynowe. O nie, słuchajcie, zadaje około 5% HP, czekaj. 5% HP dla tego banku zadaje. Uś, rozwaliłem tego ziomala. I teraz ja się regeneruję, już jestem, jest git. Rozwalam ziomala. I dobaj ten bank, już po banku, już po banku. Nie ma banku. Easy, łatwo. Ej, na tą mapkę nasz komar jest ultra mocny. I znowu gwiazda gry. Ej, jakim cudem mieliśmy dwa komary w drużynie, widzisz to? Ej, faktycznie! Nie zauważyłem tego, co jest! Ej, widzowie, tak się da? Czy to jest jakiś przypał? Jakby nawet nie zauważyłem, że graliśmy z drugim komarem! Ja też nie, totalnie nie! Stary, mam tutaj super normalnie drop, nic ciekawego. Ja mam rzadki, ale też nic ciekawego, 50 monet. Postanowiłem, że spróbujemy jeszcze raz, bo na tej mapce jest to ultra fajne, że można przez wodę przechodzić, ja o tym zapomniałem. I w drużynie przeciwnej też jest komar, więc musimy na tego komara uważać. Ja już ładuję tutaj moc i patrz, jak strzelę, to ino roz. Ładuj! Dobra, jeden komar prawie nie żyje, dobra. Prawie nie żyje, jeszcze tego tutaj rozwalimy. O nie, ja już dostałem. Dobra, dostał. Dobra, ten ty, dostał. Mało mają. Jeden nie żyje, ale dobra. Ten komar jest mocny, bo on umie przechodzić przez tą wodę. To jest idealna mapę. Tak, to jest ultra mocne. Ale teraz patrz, teraz obijamy. Ej, on idzie na naszą ten! Ale trafiłem go, dobra. I teraz tutaj obijamy. O nie, on już ma zero, ale nie żyje, dobra. Teraz kolejnego obijamy. Ale byśmy musieli trochę bank już zacząć obijać. Tak, ja właśnie cały czas obijam teraz. Dobra, trafiony bank. Nie. Ja jestem El Primoso, ale Primoso jest na blisko. Uciekam, nie bijcie mnie! Najgorzej, że HP się nie regeneruje, kiedy... Co to są? Jakieś małe myszki mi biją. Dobra, teraz tego. Dobra, rozwalone. LOL! Ile ty zadajesz obrażeń, to jest takie dobre. Dużo, nie? Mega dużo. Bardzo dużo, bardzo. Dobra, teraz ja z nim się biję. Oła, on też mi dużo zadał. To jest jakiś tank. Nie, rozwali mnie, Nie podejdę do niego, nie podejdę. Uciekam. Najgorzej, że nie regeneruje mi się właśnie to HP. El Primo Somoso! Ej, ładnie. I kolejny. El Primo Somoso! Uwaga. Pysz! Trafiony! Ej, dobra, szybko, lecimy na bank. Dawaj, jak wy w tym jesteście, to się leczycie i zadajecie obrażenia z podpalaniem, z trucizną. Widzę. Pyk, dobra. O, mam mało życia, padłem, ale mam mało życia, ma 700 HP, zostawiłem mu. Nie trafiłem go niestety, dobra.
O nie. Ej, bo ty, on ma taką postać, co takie myszki ma i no on bank tam biją. Widzę, ale ja teraz obijam ich bank. Obijam mocno ich bank. Ej, bo oni, ja tutaj broni nasz bank, bo nam bije. 28% już zostało im tylko. Nie żyje dobra, ten dobra, dobra, gij, to my mamy dużo procent, I ja teraz idę tu, ej, nie, dobrze? Nie, padłem. Dobra. O nie, teraz mamy 76%, nie oni mają 28%. Dobra, lecę na bank, I teraz tu, pow! Lecimy! Dobra, leczonko. I rozwalanie jego ziomala i do końca, pięknie! Dobra, jaki bank, niszczy bank! Jest! Koniec! Nie wierzę, i ta postać na rozwalanie na tej mapie jest ultra mocna. Wow! Co? 54 tysiące! 11-0, stary, co? Co to było? Co jest? Mocno fest, ale zostało nam jeszcze do przetestowania. Jeden tryb nam został, mianowicie starcie. Już było. Zbiory klejnotów, tak. To będzie mega ciekawe, bo... No właśnie, czy ta postać nadaje się na zbiory klejnotów? Okej, widzę, że jest dobra mapa na coś takiego. I mamy... W przeciwnej drużynie jest komar. Ej, no dobra, natrafiamy na same komary. Ja aż ładuję sobie tutaj w takim razie moc. I słuchajcie, ale mocni! Nie trafiłem. Ten komar mega mocny w przeciwnym teamie. Dobra, tego też nie trafiłem. Dobra, dobra, musimy naładować i wjechać. Nie, nie trafiłem znowu, ale przynajmniej nie zadali mi żadnych obrażeń. Nie, bombę dostaję. Tak, tak, tą bombę może strzelać i ona dostaje obrażenie. Jest, rozwaliłem jednego i jeszcze drugi. Dobra. Nie trafiłem go, może teraz? Plecy, stoi! Ma zero, ja też mam zero. A, padłem! Dobra, ja na szczęście mogę po tej wodzie chodzić, więc to jest akurat fajne. Nie! Nie trafiłem go. Dobra. Postaram się ciebie obronić troszeczkę. Ziomal, ale mój El Primoso Moso nie jest taki mega dobry. El Primoso! El Primoso! O, dobrze! O, Moso Moso! I patrz teraz, bita! Bita? Dobra, nie udało się, bite, ale mamy... Dobrze! Aj, prawie się uleczyłem, chciałem wejść do kółka. I patrz! On już ma... Musimy zbierać koniecznie te klejnoty. Mamy 7. Nie mogę zginąć z 5 na pewno. Muszę uważać, bo mam dużą liczbę klejnotów. Dobra, wziąłem jeden, ale mamy jeszcze 2 musimy zebrać. Pyk. Dobra, spróbujmy kogoś trafić. Oni mają te bomby. Oj, ja uciekam. O nie, straciliśmy. Trafiłem ziomala. I trafiłem drugiego ziomala. O, cię kręcę, oni mnie rozwalą. Dobra, na szczęście się uleczyłem w tym czymś. To leczy tak dużo. Szybko, 10! O nie, nas spadł! Uciekaj na dół, Jak padniemy, to teraz jest lipa. Nie, już lipa mam. To cię rozwali, dobra. Nie, dałem radę. Nie, bomby, mam 1000 HP, muszę się uleczyć jak najszybciej. Ja też, ja zaraz ginę. Oni mają 7. Dobra. No nie, zginąłem. Teraz ale zbierze moje. Dobra, mamy, zbieranie, uciekamy. Odliczanie, dobra, to ja będę bronił. Czemu on walczy? Nie walcz, proszę nie walczyć. Nie walcz. Ja mogę po wodzie, zapomniałem o tym. Patrz, on znowu się klepie. Dobra, ja się klepię też, bo ja mam te, nie mam tej notów. Mam 2 w sumie, ale to i chyba. Dobrze, to 2 to możesz mieć. Ty, koniec rozgrywki! Yes! Ja dużo nie zrobiłem, ja byłem przechowywaczem klejnotów po prostu, ale... A ja... Nie, ten nasz chyba dużo zrobił. What? Chociaż jakim cudem jestem gwiazdą gry? No, jesteś dobry, to dam ci lajka, dostałeś lajka ode mnie. Dziękuję, też daję ci lajka. Ej, ten Angelo jest ultra fajną postacią, tak mi się nim dobrze gra, że mógłbym tak cały dzień. I zwłaszcza, że on ma taki damage, więc zagrajmy sobie jeszcze raz starcie solo, a raczej duo. Let's go. I nasza maskotka, ej, gramy z typem, który ma ultra wysoką rangę. Ale to tak naprawdę ultra wysoką rangę, no bo on ma jakiś mityczny, super mityczny, bardzo, bardzo mocna ranga. I patrz to, uwaga. Dobra. Ile to zadaje, ja cię kręcę, dobra. Dobra, zbieramy. Jakiś ten, jakiś bombę. Widziałeś, ile on dostał? Teraz patrz. No. Ej, patrz, nie ma. Rozwaliłem go na ślepo. Okej, teraz zobacz to. Jestem bombel. O nie, bombel. Bombla nie trafiłem. Bombla dobra, znowu nie trafiłem. Strony, dawaj z drugiej strony go. Gdzie on jest? Tu jest, dobra, go. Namierzyć. Dobra. Yes, dobra, nie mogę. Wyeliminowana drużyna tym samym, więc bardzo dobrze. Git. Cała ja drużynka ten... poszła. O, pyk, mamy to. Dobrze. Mamy już po 5 tych energii, to jest naprawdę sporo chyba. 3 bardzo drużyny dobrze zostały. Okej. Okay. No to w takim razie ciśniemy tutaj dalej, gdzie... Na środku jest 7, a to dużo. Okej, okay, podchodzę, bo ja go będę miał na hita, uwaga. Pyk! Patrz! O! Prawie! Patrz to! Dobra, gonimy go! Podam. Dobra, musimy pomóc! Dojeżdżam tego kota. Dobra, git. Ej, dobra, nie ja próbuję do tego dojechać. Dawaj go. Ale nie! Czekaj, bo ja bym musiał... Trafiłem! Ej, gdzie? Podam! Widzę!
Nie, 200 HP, musisz to zrobić, Toid. Nie, uciekł mi, no. Uciekł ci, o nie. Co za kot, wielkie starcie, to wielkie jest z tym starcie. Kotem. Nie. O, na chwilę, co? Co? 10 tysięcy HP mu zabrałem, dobra. Co ty zrobiłeś, Toid? Dobra, masz go, masz to. Go. Patrz to. O, ja mam! Yes! Masz go! Co to było? O co tu chodzi? On zadaje po 10 tysięcy HP! Dobra. Jaka mocna postać! Jaka ultra mocna postać! Angelo, co jest? To jest... Ej, dobra! To jest moja nowa ulubiona postać, chyba, widzowie! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.